Szanowni Państwo, zapraszamy do zwiedzenia w sposób wirtualny wystawy Nakło nad Notecią w okresie II wojny światowej. Druga część oprowadzania po wystawie Nakło nad Notecią w okresie II wojny światowej. Ta część wystawy to sala na pierwszym piętrze Nakielskiego Muzeum. Tutaj będziecie mogli Państwo zobaczyć kilka czy kilkanaście ważnych aspektów życia mieszkańców Nakła. Rozpoczynamy od tego, o czym już wspomniałem na parterze, a więc od zniszczeń wojennych. Nasze miasto bardzo mocno ucierpiało na początku września 1939 roku. Zniszczono najważniejsze obiekty, które mogły ułatwić przemarsz Niemcom, a więc zniszczono most drogowy oraz most kolejowy na Noteci, zniszczono wiadukt cukrowski oraz wiadukt w Trzeciewnicy, ten przechodzący nad torami w kierunku Chojnic. Zniszczeniu uległo także bardzo dużo budynków, zarówno mieszkalnych, ale także i budynków administracji publicznej. Takim najbardziej charakterystycznym z obiektów, który uległ zniszczeniu, był to ratusz miejski znajdujący się przy rynku. Tym z Państwa, którzy nie do końca kojarzą stare fotografie, a bardziej kojarzą obecnie wyglądający nasz rynek, powiem, że ratusz znajdował się mniej więcej w tym samym miejscu, w którym w tej chwili z rynku wychodzi ulica Poznańska. Na wystawie oprócz fotografii mamy także plany. Dwa fragmenty planów mostu na Noteci, mostu drogowego. Bardzo ciekawe, dlatego że jest to chociażby projekt balustrady, niezwykle ozdobny, niezwykle ciekawej. I myślę, że warto się z tym projektem zapoznać. Oprócz tego fotografia budynku drukarni, czy też zabudowań drukarni Malickich, w której między innymi wydrukowano właściwie jedną z pierwszych, a na pewno pierwszą polskojęzyczną książkę traktującą o historii Nakła i krainy od zarania dziejów aż do okresu dwudziestolecia międzywojennego. W dalszej części ekspozycji możecie Państwo zobaczyć jedne z nielicznych pamiątek pozostałości po nakielskich Żydach, których przed wybuchem wojny było poniżej 10 w naszym mieście, bo liczba ludności pochodzenia żydowskiego sukcesywnie od drugiej połowy XIX wieku spadała, także w latach 30. było to raptem pod koniec lat 30. raptem kilkanaście osób, bodajże 7 w 1939 roku. I jedną z takich pamiątek po nakielskich Żydach są fragmenty macew, czyli nagrobków, które znajdowały się na żydowskim cmentarzu przy ulicy Młyńskiej. Cmentarz ten został rozebrany przez Niemców, część z nagrobków została połupana na kostkę brukową, natomiast część z relacji, które do nas docierały, takich relacji mówionych, została w całości wykorzystana jako płyty chodnikowe na placu Konopnickiej. Słyszałem także, że po II wojnie światowej właśnie te macewy z placu Konopnickiej znalazły się ponownie w pobliżu dawnego cmentarza żydowskiego przy ulicy Młyńskiej i leżały tam jeszcze w latach 70. XX wieku, a później zostały zniszczone, połupane, wykorzystane jako gruz do budowy pobliskich magazynów. Kostki brukowe pokazaliśmy w taki, a nie w inny sposób, dlatego że jeszcze kilkanaście lat temu w dwóch miejscach naszego miasta fragmenty wjazdów były właśnie wyłożone taką kostką. One przy remontach zostały zastąpione normalną kostką granitową, natomiast te uratowane, pozyskane trafiły do naszego muzeum. Gdyby ktoś zastanawiał się, jak wyglądał cmentarz żydowski i co z nim się stało, to możemy zobaczyć na planie przebudowy tego cmentarza, przerobienia go na park miejski. Cmentarz znajdował się wówczas przy ulicy Hermana Göringa, bo na taką nazwę zmieniono obecną ulicę Młyńską. Wcześniej była to przecież też przez jakiś czas ulica Berwalda.
I Niemcy przerobili właśnie cmentarz początkowo na park, najpierw pozbawiając go tego, co najbardziej widoczne, czyli nagrobków. Jedna z ciekawszych fotografii prezentowanych na naszej wystawie prezentuje żołnierzy niemieckich jedzących posiłek. Wykonana została ona na ulicy Lipowej, jak to mawiają na Kielanie, a gdybyśmy tak prawidłowo chcieli spojrzeć na plan naszego miasta, to na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Podpisana jest z tyłu ostatni posiłek naszych rezerwistów tuż przed wyruszeniem dalej. Przygotowując naszą wystawę, udało nam się także trafić na niesamowity rarytas. Trzy fotografie pogrzebowe, czy przedpogrzebowe, tak na dobrą sprawę, oficera niemieckiego, który był funkcjonariuszem obsługującym obóz Potulitz Lebrechtsdorf. Oficer ten został zabity na terenie Borów Tucholskich. Niemcy urządzili takie pokazowe pożegnanie jego ciała w Nakle i to ciało wywieziono do miejsca jego spoczynku, najpewniej do miejscowości, z której pochodził. Ten oficer nazywał się Drewanz. I takie trzy fotografie bardzo wyjątkowe, pokazujące miasto w barwach niemieckich, w barwach hitlerowskich, z flagami, ze swastykami. Coś, co kontrastowało z życiem codziennym, dlatego że na wszelkiej maści publiczne kulty religijne Niemcy nie zezwalali. Ściągnięto przecież pochodzącego z Niemiec księdza katolickiego, który odprawiał msze święte. Były ograniczenia w ogóle w ilości odprawianych mszy, stąd też taka manifestacja pokazywała panowanie niemieckie w naszym mieście. I tutaj też warto pamiętać o jednej rzeczy, że w 1939 roku Niemcy bardzo często odnosili wrażenie, czy byli przekonani, że oni wrócili do siebie. Oni nie zgadzali się z werdyktem Traktatu Wersalskiego, nie zgadzali się z tym, że w 1920 roku Nakła, więc i teren krajny, ale także i Wielkopolska, i Pomorze znalazły się w rękach polskich. Oni traktowali te ziemie jako ziemie utracone, stąd też ich powrót tutaj był powrotem w ich przekonaniu oczywiście do siebie, odzyskaniem tych ziem i wprowadzeniem swojego porządku. Proszę zauważyć, że na zupełnie innych zasadach funkcjonował kraj Warty, na zupełnie innych zasadach funkcjonował okręg Gdańsk, Prusy Zachodnie, do którego należała Nakło nad Notecią, niż generalna gubernatornia. Te ziemie miały swój pieniądz, natomiast Kraina, czyli Reichsgaudanzig Westpreußen, na tym terenie funkcjonowała marka niemiecka. Wspomniałem już przed chwilą, że zachodziły zmiany nazw ulic w naszym mieście. I tak chociażby poza wspomnianą ulicą Geringa, ulica Zbytgoska zmieniła swojego patrona, został nim Adolf Hitler, stąd też nazwa Adolf Hitlerstrasse. Ulica Księdza Skargi, obecna oczywiście, zyskała nową nazwę, była to nazwa SA-Strasse i tych zmian ulic było całkiem sporo. Zresztą podobna sytuacja w roku 1943 dotyczyła okolicznych miejscowości, które zmieniały swoje nazwy i tak z Potulitz, które po niemiecku nazywały się właśnie Potulitz, pojawiła się nazwa Lebrechtsdorf i gdybyśmy sięgnęli dalej, to tak chociażby Mrocza, którą przerobiono najpierw na Mroczen, a koniec końców na Immenheim. I była to taka jedna z form germanizacji naszych ziem, oderwania tych ziem od polskości. Z wielu ciekawostek, z wielu dokumentów, które znajdują się na naszej wystawie, oprócz chociażby karty szczepień, oprócz dokumentów z okolicznych zakładów, czy też dowodów osobistych świadczących o przynależności do określonej grupy narodowościowej, a więc do Volkslisty, bo tutaj warto pamiętać, że nasze tereny zostały bardzo mocno objęte germanizacją. Zachęcano czy zmuszano wręcz Polaków do przyjmowania niemieckiego obywatelstwa, do podpisywania Volkslisty, do angedeutschowania się. I tutaj warto pamiętać, że istniały cztery grupy narodowościowe. Grupa pierwsza to Niemcy z pochodzenia Volksdeutsche, którzy świadczyli o swojej niemieckości, nie asymilowali się z Polakami w okresie międzywojennym. Druga grupa to tacy Niemcy, którzy od tej niemieckości lekko odeszli. Trzecią grupę mogli stanowić Polacy, którzy po przyjęciu obywatelstwa rokowali to, że staną się w jakiejś mniej czy bardziej odległej perspektywie Niemcami.
No i czwarta grupa, ta grupa, która nie nadawała się niejako do zniemczenia. I tutaj warto też pamiętać o tym, że kim innym był Volksdeutsch, a więc narodowy Niemiec, a kim innym była osoba, która właśnie tęże trzecią grupę przyjęła. W zamian za przyjęcie trzeciej grupy były pewne udogodnienia, nieco wyższe racje żywnościowe. Żywność przecież była kartkowana, ale także wiązało się to z tym, że taki mężczyzna w wieku poborowym koniec końców trafiał do Wehrmachtu i lądował, mając szczęście, na froncie zachodnim, mając pecha, na froncie wschodnim.